Witam wszystkich serdecznie, kłania się Polish Muscle Man i dzisiaj zrobię Wam recenzję pewnego produktu, który dotarł do mnie mniej więcej godzinę temu i zaraz pokażę Wam, o co kamano w ogóle. Ogólnie chodzi o to urządzenie. W zasadzie jest to nowy typ zacisków, jaki właśnie całkiem niedawno zauważyłem, że są dostępne na eBayu. No i tak się zastanawiałem, czy by tego nie zamówić w zamian za normalne zaciski, jakie mam, a moje są tragiczne, ponieważ ja mam te zaciski olimpijskie, czyli jak tutaj widzicie, nie ma nawet tych gumek, które powinny być tutaj na bokach. I jeżeli chciałbym to ściągnąć z gryfu czy z hantelek, to po prostu muszę tak mocno ściskać, że aż mam odciski na rękach od tego, no i tak samo marnuję więcej czasu, żeby ściągać to z każdej strony z hantli, potem znowu zakładać obciążenie i potem znowu od nowa zaciskać i trzeba z całej siły wkładać to na te hantle, więc zastanowiłem się, żeby właśnie zainwestować w ten produkt. Ludzie pisali, że jest to bardzo pomocne, ponieważ jest tutaj taki klips i wystarczy to zatrzasnąć i już jest na obciążeniu i nie trzeba używać do tego dużo siły. No i tak jak było w opisie, podobno wystarczy użycie dwóch palców jednej ręki, nie trzeba używać dwóch rąk. Co do tego tu się nie zgodzę, bo jak wiadomo, często takie urządzenia nie są idealne, no i w tym wypadku też tak jest. Nie jest to urządzenie idealne, ale zdecydowanie jest to lepsze niż zwyczajne zaciski na gryf. Zresztą zobaczmy, jak to się prezentuje w takim normalnym treningu. Powiedzmy, że będę symulował teraz normalny trening i będę chciał jak najszybciej zmienić obciążenie na hantlach. Dobra. Sprawdźmy, jak to się w ogóle sprawuje w praktyce. Mamy tutaj hantelek. Teraz jest to odblokowane, po prostu zakładamy i tyle. Już jest założone i bez żadnego problemu widać, wchodzi cyk, cyk i mamy elegancko już zmontowany hantel. A pokażę Wam właśnie, najważniejsza rzecz, jaka powinna właśnie być w tym urządzeniu, to jest to, że powinno się ją ściągać, ten zacisk, jedną ręką. I tutaj jest minus, bo nie da się tego ściągnąć jedną ręką. Spójrzcie. O, udało się w jakiś sposób, ale naprawdę nie jest to takie lekkie, jak się wydaje, ponieważ kręci się to w kółko i zjeżdża. Jeździ to tak i ciężko właśnie jedną ręką to tak sprawnie zrobić, żeby to zeszło z tego gryfika. Sprawdźmy drugą stronę. No nie jest, no widać, nie jest to takie proste. O. Trzeba dobrze właśnie nacisnąć na ten czerwony spust. Tutaj trzeba dobrze nacisnąć, trzeba wycelować, ale jednak jedną ręką jest ciężko to zrobić i jeszcze jak chcemy zrobić to szybko. Zróbmy to jeszcze raz. Raz. Cyk. Cyk. Założone. A teraz zasymulujmy, jak się zakłada moje zajebiste zapiski olimpijskie. No, dosyć ciężko się to ściąga, powiedziałbym. I nie jest to tak jak w opisie. Ściemę tutaj balansę. A to są moje normalne, ale zaciski olimpijskie. I dwa. Naprawdę często trzeba się z tym napracować, bo one mają naprawdę, trzeba mocno je nacisnąć, żeby ta sprężyna się powiększyła. Tu trzeba się obrócić, a wszystko wchodzi, ale naprawdę nie jest to takie też proste, więc co jest lepsze? To, nie wiem czy widzicie to, to, czyli normalne zaciski. Teraz spróbujemy ściągnąć stare zaciski. I naprawdę, tu trzeba się namęczyć, naprawdę trzeba to mocno ścisnąć i to też wymaga siły,
i wymaga więcej czasu i często się naprawdę przy tym wkurwiałem, że tak powiem, bo śpieszyłem się, żeby zmienić obciążenie, a to mi kurwa blokowało się. Teraz weźmy to. Cyk. Tak. Cyk. Chodzi. I zamykamy jedną ręką. To jest dobrze, że można zamknąć jedną ręką, a nie dwiema. Dwiema trzeba to ściągnąć, no. Ciężko to się ściąga jedną ręką. Chodź. Teraz poszło gładko. No i ta strona też w miarę. Chyba, że chodzi dokładnie o to, żeby te zaciski się po prostu trochę wyrobiły, że tak powiem, tak? Może one są nowe i przez to jeszcze nie są tak wyrobione. W środku tutaj jest taka gumka. I mi się zdaje, że ta gumka to jest problem raczej, a nie żeby to jakoś pomagało, bo ta gumka powoduje, że to się nie ślizga, że nie zjeżdża z gryfu, że obciążenie nie zjedzie, a zresztą sprawdźmy, jak to ma wytrzymałość w ogóle. Nałóżmy sobie 15 kg na gryf. Tak. Nie wiem, czy dobrze widać tam, chyba tak. Założymy sobie 15 kg na gryf i sprawdźmy, czy nie będą jakieś problemy. Bez problemu nic nie zjeżdża. Nawet jak naciskam, wszystko trzyma. Tak jak normalny zacisk. Nic nie zjeżdża, nic. Także nie wiem, czy jest to urządzenie warte swojej ceny, bo trochę to jednak kosztuje. O ile pamiętam, na Allegro dwa takie zaciski są za 50-60 zł. Ja dałem za nie 26 funtów, co daje nam 125 zł za 4 sztuki. No nie powiedziałbym, że jest to warte swojej ceny. Chyba, że w przyszłości zmienię zdanie, jak trochę bardziej się pobawię tym, nie będę wykorzystywał na treningu. Jednak na ten moment nie wiem, czy to jest tyle warte, naprawdę. Nie, jeżeli macie kasę, jeżeli was to interesuje, to może jednak warto to sprawdzić. Bo jednak wygodniejsze to jest. To mogę powiedzieć na pewno, jest to wygodniejsze. Proszę. Cyk, cyk, cyk. Założony. Normalny zacisk. O! Jedną ręką ściągnę bardzo szybko. Normalny zacisk, trzeba się z tym pierdolić. Proszę. Kurwa. No i mieć więcej siły tutaj używamy przy tym, tak? Trzeba to bardziej ścisnąć. Czy zależy, jakie macie zaciski. Jak nie macie sprzętu olimpijskiego, to te zaciski nie mają takiego oporu jak te, co ja tutaj mam, tak? Sprawdźmy to jeszcze raz. Cyk, cyk. Ściąga, cyk, cyk. Zakładam, cyk, cyk. Wszystko jedną ręką teraz robię. No, jest o wiele wygodniej. Cyk, cyk. No, lepiej się robi, ale myślę, że to zależy po prostu w jakiej pozycji jest właśnie ten zacisk. Wiadomo, jeżeli damy go w ten sposób, automatycznie ręka musi iść na dół, wiadomo, o co chodzi. Tak? No i teraz nie da się kurwa tego ściągnąć, bo nie widzę tego czerwonego punktu, tak? Więc wszystko, co musimy zrobić, to zakładać w ten sposób, by czerwony punkt był właśnie u góry, żeby się łatwo, żeby był łatwy dostęp do tego. Cyk, cyk, ściągamy. Cyk, 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 jak najszybciej. Cyk, cyk. Ogólnie mówiąc, urządzenie nie jest złe. Spodziewałem się, że będzie to łatwiej się robiło, szybciej, ale jednak śmiało damy tutaj ocenę 8 na 10, bo jednak jest to dosyć innowacyjne urządzenie i na pewno wielu osobom się to przyda, zwłaszcza osobom, które robią na przykład drop sety czy super serie i muszą szybko zmieniać obciążenie, to się na pewno przyda. Także myślę, że to by było dzisiaj na tyle.
z recenzji tego produktu. No i czekajcie na więcej filmów. Subskrybujcie kanał Polish Muscle Man. Zapraszam na Facebooka. Peace, yo.